Szanowni Państwo, witam na kanale 63421 w kolejnym odcinku programu. Dawno mnie nie było, ale też musiałem zdjąć z siebie presję czasową tego, że muszę nagrywać w danym tygodniu, żeby w konkretny dzień odcinek był. To jest ogólnie rzecz biorąc nie za dobre, tym bardziej, że ja mogę robić, nagrywać jakby tylko w wolnych chwilach. To nie jest moja praca, ani też nie mam jakby nikogo, kto mógłby mnie tutaj w jakiś sposób wesprzeć czy odciążyć. Ale też zachęcam do tego, jeżeli są osoby takie, które chciałyby się zaangażować w ten kanał, to zapraszam do kontaktu. Sprawa jest oczywiście otwarta. Za wszystkie tematy, za wszystkie problemy, które Państwo zgłaszają, bardzo dziękuję. Obiecuję, że ten program będzie sobie trwał. Nic nas nie goni. Sobie po prostu swoim tempem będzie to płynęło. I obiecuję, że każdy temat, który Państwo zgłosili, będzie przeze mnie poruszony. No chyba, że ewidentnie jest jakiś nieprawdziwy, no to wtedy nie. Od października wróci ten program pierwotny, muszę go nazwać, prawdopodobnie nazwa będzie jego nosiła, jego nazwa będzie nosiła tytuł, nie wiem jak to powiedzieć, ale będzie się nazywał ten program Ze sztuką w tle, także znowu będę zapraszał gości z terenu naszej gminy. Mam nadzieję, że też się pojawią goście specjalni, czyli niekoniecznie z terenu gminy Przygodzice, ale znani ogólnie wszystkim, i takie rozmowy będę prowadził. Ale też pojawi się program jakby związany z Odyseją Antonińską, festiwalem podróżniczym, który odbył się w Antoninie w te wakacje. Nagrałem wszystkie spotkania z prelegentami, także dużo ciekawego materiału. Mam nadzieję, że na wieczory jesienne czy zimowe te programy zagoszczą u Państwa. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do tego, żeby śledzić ten kanał. Jeżeli ktoś ma ochotę skomentować, to oczywiście też będę z tego rad. Ale wracamy do tematu. Dziś problem, który został mi zgłoszony z kilku jakby źródeł od różnych osób, ale ja się też przyłączam do tego problemu, ponieważ mam taki sam problem. Sprawa dotyczy tego, że jesteśmy nabijani w butelkę przez operatorów właśnie sieci komórkowych, ale też jakby zastanawiam się, dlaczego gmina tutaj też nie dba o interes mieszkańców i nie wspiera jakby w tym, albo przynajmniej wspiera mało, żeby po prostu tę usługę, którą utrzymujemy, połączeń internetowych i w ogóle połączeń telefonicznych, żeby ona była na przyzwoitym poziomie, a ona jest po prostu licha. Szanowni Państwo, nie przedłużam dłużej, lecimy niedaleko stąd, bo za moimi plecami jest tak zwany BTS, taka stacja bazowa, właśnie, która umożliwia połączenia telefoniczne i internetowe. Zapraszam. Szanowni Państwo, zachód właśnie tutaj się zbliża, zachód słońca, także mnie prawdopodobnie nie za dobrze widać, bo mówię pod światło, ale to trudno. Wracając do tematu, Szanowni Państwo, żeby w ogóle ten temat jakoś tam zacząć mówić na ten temat, to skorzystałem ze strony btsearch.pl. To nie tylko jest ta strona, ale jest kilka takich stron. To są takie bazy danych, takie mapy, wizualizacje, gdzie znajdują się te stacje bazowe, stacje przekaźnikowe, tak zwane BTS-y, które umożliwiają nam właśnie połączenia komórkowe i tak samo jakby dają nam internet. No i tak, jeżeli sobie spojrzymy na tą mapę, czy na tę mapę, to Ostrów Wielkopolski posiada kilkanaście BTS-ów każdej z tych czterech głównych sieci, co daje w sumie kilkadziesiąt BTS-ów, a gmina Przygodzice posiada w sumie 9. I to stąd wynika to, że to, co otrzymujemy, jest słabe, że to jest po prostu w zasadzie takie samo, jak było w latach 90., kiedy, no może troszeczkę później, kiedy telefonia komórkowa w Polsce powstawała. Myślę, że tak po prostu nie powinno być, ponieważ my płacimy takie same rachunki za telefon jak mieszkańcy Ostrowa czy innych miejscowości, a otrzymujemy po prostu pół produkt czy pół usługę. Nie ma się też co dziwić, jeżeli ilość tych BTS-ów, albo nie ma się co dziwić z tego stanu rzeczy, jeżeli ilość tych BTS-ów jest taka słaba.
to jest po prostu za mało. Jeżeli ja mam telefon w plusie, a najbliższy przekaźnik BTS znajduje się w Czarnym Lesie albo w połowie drogi między Strugami a Antoninem, no to ja tutaj, będąc w Topoli Wielkiej, no to otrzymuję te takie ochłapy sygnału w zasadzie albo z Ostrowa Wielkopolskiego, albo z Odolanowa. No i tak to wygląda, że mam zasięg na poziomie, prawda, jednej kreski, internet H. Ja nie wiem, jak to tam się fachowo nazywa. No i tyle. No, jadę do przygodzi, tam zasięgu praktycznie nie mam w ogóle. W Antoninie praktycznie nie mam zasięgu w ogóle. No to jest być może taki zasięg, który umożliwia mi jakieś tam połączenie i często też przerywane, ale tak, żeby skorzystać w pełni z internetu, no to w ogóle nie ma mowy. To w ogóle nie ma mowy. Także ja zachęcam też do tego właśnie, i tutaj też mój taki apel do gminy Przygodzice, żeby w jakiś sposób starać się sytuację zmienić, jakoś zabiegać czy lobbować, żeby tych BTS-ów stanęło jak najwięcej, znaczy przynajmniej taka ilość, która umożliwi nam otrzymanie usługi takiej, jaka ona powinna być. Tutaj też ciekawostką jest to, że Czarny Las to jest jedyna miejscowość z terenu naszej gminy, która posiada BTS-y wszystkich sieci. Także tam wszystko prawdopodobnie hula pięknie. No i tutaj też, jeżeli pan sołtys, czy pan radny, czy ktokolwiek z właśnie Czarnego Lasu, jakby mógłby podpowiedzieć, jak tego dokonali, jak to się stało, że rzeczywiście te BTS-y się tam znajdują. Być może to będzie jakaś wskazówka tutaj dla władz poszczególnych miejscowości, żeby wdrożyć czy pójść w podobnym kierunku, żeby po prostu tę sytuację, która w tym momencie jest, zmienić. Przygodzice na przykład mają jednego BTS-a Play, także tam Play prawdopodobnie działa najlepiej, a co do reszty, no to tak